Siemaneczko ludziska, z tej strony Jarek i witam was kochani w kolejnym odcinku Let's Play Osada. A to jest odcinek, słuchajcie, 11 i dzisiaj, kurczę, akcja roztrząsanie obornika. Tak jak w poprzednim odcinku mogliście zauważyć, była akcja wywożenie tego na pryzmę. Także mamy tytana, szósteczkę oczywiście bożą. Dokładnie wam nie pokazałem Ursusika, więc pokażę wam teraz. 1602, słuchajcie, Ursus Boży, nowy nabytek, no i cóż, kurde, no jeszcze stoi, bo kurde stoi, tak, ale niedługo to się weźmie za orkę. No i Jarek kupił, słuchajcie, co kupił? Powiem wam, prozeta kupiłem, beczułkę za 1019, dokładnie, zapłaciłem za nią, nie wchodzić do skrzyni ładunkowej przy włączonym napędzie, także no. Pozdrowienia na JMZ-a oczywiście za tak piękną beczkę. No i cóż, kurde, no tamten już, tamtą beczułkę, kurde, sprzedałem, powiem wam, bo zarobiłem za nią 10 tysięcy, więc jakieś 7 jeszcze, jak widzicie, zostało. No i cóż, kochani, no kurde, ja was proszę, zostawcie łapeczkę w górę, subika oraz komentarz. I lecimy z tematem, także kurczę, zapraszam na oglądanie odcinka dzisiejszego, my wyruszamy już. Można powiedzieć w drogę, dobra. Także rozrzutnik mamy załadowany pełen. Z pryzmy wszystko mam, słuchajcie, wybrane. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić was na oglądanie. Dobra, mam nadzieję, że dźwięki gry oraz wszystko inne jest w porządku. Jesteśmy oczywiście jeszcze na sezonie zimowym, czyli styczniu. Bo jeszcze no sprzedaże będą, bo tutaj kurde kukurydza jeszcze, widzicie, kurde, że mnie dokosił, ale to się pługiem zateguje. No, także lecimy, zobaczymy, jak to będzie, czy starczy nam w ogóle obornika, słuchajcie, na ten odcinek. Myślę, że starczy, słuchajcie, czekolwiek pewnie gnojowica pójdzie w ruch, bo mam jej troszkę, więc troszkę jej wybierzemy na te pole duże. No i tak to będzie, słuchajcie, wyglądać. Zobaczymy, jak tu sprawa będzie jeszcze z wiosną, bo nie wiem, co gdzie będę, słuchajcie, siał, także zobaczymy. No jeszcze mówię, jeszcze orka mnie czeka zimowa, jeszcze sprzedaży, tak. Także no, zobaczymy, jak to tutaj będzie. Dobra, światełka sobie zgasimy, bo polną. A Unia Tytan, powiem wam, do szóstki, no kurde, fajne połączenie, tylko to jest ta chyba, tak, to jest 10 ton. Myślę, że w zupełności wystarcza. Nie będę na razie tutaj nic innego większego brał. No chociaż zobaczymy, nie? No zobaczymy, jak to tutaj, kurde, się potoczy. Dobra. Ale mnie tu nic nie przejechało, tylko... Kurde, to skrzynio. No i dobra, słuchajcie, kurde, no standardowo na nawigacji pewnie będę robić, nie? Zobaczymy zaraz. Chociaż wolałbym nie, no kurde, czekajcie, ile to metrów rozrzuca. Szerokość robocza 4 metry, dobra. Dobra, tu jest i teraz tak, aktywuj automatyczne dawkowanie, ja nie chcę. Kurde. No, będę musiał chyba metodą chybił trafił robić, wiecie, bo nie wiem, czy będzie na zielono, czy też nie będzie na zielono. To 85, myślę, kilo na hektar. Jak damy, to będzie ideolo. Tak myślę. Dobra, chyba jo. Więc no, na bieżąco będziemy, słuchajcie, sobie podgląd mapy robić. Także obornik, czas zacząć. Mówię, zobaczymy, czy jego tutaj, kurde, nam starczy.
tego cudownego złota, jak to mówią. Teraz to jest złoto, bo nawozy drogie, wiadomo. Dobra, także naokoło na razie sobie objadę. I później będę no w tej wewte jakoś tutaj działał, nie? Dobra. Także rozrzucamy sobie na prostej, na pełnej. O, widzę, że nawigacja jednak tutaj nie pomoże zbytnio. Chociaż no może, kurde, no wiecie, to jest farming, tak? Tutaj ja GPS-a często używam. Także no musicie się przyzwyczaić po prostu tego, nie? 50% mam niby, nie? Zobaczymy, czy zajadę na do końca. No i tak jak mówię, no kurde, kupę roboty nas czeka, powiem wam. Naprawdę, także dobra. Myślę, że tutaj nie będziemy tracić aż tyle nawozu, więc sobie troszkę zboczymy. Także akcja, można powiedzieć, na pełnej. No i odcineczek macie, kurde, na 19, jeśli nie mylę. Także miłej niedzieli życzę, bo oczywiście odcinek na standardowo ląduje na niedzielę. Także kto tam z rana, to smacznej kawusi, niech się szóstka dusi. O, Jarek, motto dnia. Także tak to, kurde, będzie wyglądać. No i zobaczymy, tak, jeszcze mamy zimowe sprzedaże, słuchajcie. Co prawda rzepak już sprzedałem, tak, mleko sprzedałem, kurczę, i wyszło naprawdę sporo pieniążków, bo zobaczcie, ile rzeczy kupiłem, ciągnik nowy nawet, nie? To już jest naprawdę progres. Ciągnik nowy zakupiłem, to już jest progres, tak, także no, oby więcej takich tutaj rzeczy było. Dobra, czy my dojedziemy do końca? Chyba dojedziemy. No to w tej wewte powinienem zrobić, kurde. Dobra. Jedziemy się, słuchajcie, zasypać. Jedziemy się zasypać. Dobra. Co? Ja tu zobaczę, tak, pokaż linię kierunku. Może nigdy nie pokazuj. Jakoś to brzydko wygląda, powiem wam, kurde, na odcinku, a tak sobie nawigację odpalę i cześć, nie, kurde, te, kurde, linie to w realu. Masz linię, kurde? No nie. Dobra, i my jakoś zajedziemy. Zajedziemy o tak. Wiecie co? Od razu sobie zrobię, kurde, zdjęcie, także bardzo was przepraszam, ale miniaturka musi być. O. Tego typu. No i dobra. Palimy czwóreczkę i ładujemy. No, zobaczymy, ile tutaj nam mówię tego obornika. Ile tego obornika nam pójdzie. No sorry, że tak chudy wyłączam. Ale wiecie, jak jest. Eś, pływa. Tym szybkim bieganiem. O, dobra. W ostatniej chwili. dobra, już was nie zanudzam. Tylko ładuję. No ta czwóreczka, powiem wam, katowana trochę jest przy tej łyżce i przy... No, przy oborniku ogólnie, nie? Także no, cóż zrobić? Trzeba czymś robić, kurde, ładowarki jeszcze nie mam.
A ciągnik z turem to podstawa, nie? Dobra, pyk. No, 10. minutka, słuchajcie, odcineczka Bożego. Także kurczę, sobie lecimy na spokojnie, mam trochę czasu, więc na widza ponagrywam. O, pyk. No, powiem wam, sporo tych łyżek wejdzie, nie? Sporo wchodzi, także ops, zaczerpniemy. O, Jarek, na aparat dodaj, tutti. O, i mam nadzieję, że się akcja oczywiście spodoba dla ich. O kurde, tutaj ten, nie wiem co jest, słuchajcie, z tym rewersem, że tak mi świruje czasami, nie? Pyk. Dobra, i ciśniemy, co? Kurde, z drugim raz rzutnikiem, także... Wiecie co, dojadę tam do końca. O kurde, Unia Tytan to jest to, nie? Kurde, może się kawy napiję, słuchajcie, w międzyczasie, bo... w gardle sucho. Jak to mówią, zwilżę usta. No i kurde, ciśniemy z robotą. No powiem wam, pole duże jest, nie? Pole do popisu jest duże, więc... Więc będzie co naprawdę robić. Dobra, tutaj dwójeczką chyba rozrzucałem. I tak było właśnie, dwójeczką. Także sobie, no kurde, powiem wam, to... Rolnictwo precyzyjne, kurde, w tym rogu mi przeszkadza. No, czy to się nie da jakoś wyłączyć? Zmień dawkę, wyłącz rozrzutnik, zatrudnij. Ctrl-G, switch, pasażer, to nie. Aktywuj sterowanie interakcyjne. Ctrl-6, TPS, coś tam, kurwa. Kiedyś to się dało chyba coś zrobić z tym. Ponieść ramię żurawia, to nie. Kiedyś to pamiętam, się dało coś z tym zrobić, kurde, że tego nie było. No szkoda, no tak to musiał, kurde, wiecie, chudy wyłączyć, nie? No ale. A jednak chudy to potrzebne są. Pamiętam, że w 19 to się dało wyłączać, kurde, w 22, ale nie, zrobiły, kurde, aktualizację i. I dziadostwo jest, kurde, chyba że bym pobrał wersję inną, no starszą to. Bym poszukał, bo wiem, że się dało, kurde, tylko teraz się nie da, no właśnie, i te, kurde, nawet na tym pisało, że wyłącz interfejs i coś, kurde, było na tym całym panelu, można powiedzieć, no. Powiem wam, że prawie do końca dojeżdżać będę, bo patrzcie, dojeżdżam i mam 55,4%, także no nie jest źle. Dobra. Dobra, cyk. Oj, tutaj kurde, najgorzej te manewry będą, wiecie. No i co? I kita. Kurde, i kolejny rozrzutnik. Się wiezie się. No, także zimowe roztrząsanie obornika. No, może ktoś w realu, kurde, i robi, nie? Zaraz napiszecie, może, o Jarek, bo kurde,
Tyczenia, ty wozisz gnój, no. A jak śniegu nie ma, to co? Można, nie? No, aby teraz tamten śnieg nie spadł, tylko kurde, bo będzie Lipton. Czekajcie, zobaczę sobie kalendarz pogodowy, nie? Ten cały nasz, kurde, co tu ma padać, czy coś nie ma padać? Luty, kurde. Zima ma być, kurde, łagodna, powiem wam. A tutaj na nocy ma być minus 6, widzę. Minus 9, 6, 7 na plusie już. Lipiec, co, 17, 21. Łe, kurwa. Ciepły rok, niczym, kurde, powiem wam, pogody, warunki pogodowe niczym, kurcze, z Reala, nie? To może się, że Jansi nie pomylili. Może się, że Jansi nie pomylili, bo warunki pogodowe są jakby z Reala, także kurde, może się, wiecie, wzorowali, nie? Kurde, teraz też przecież mamy. A teraz fajną zimę, a teraz kurde ciulową. Chociaż ta zima, powiem wam co była, to u nas na Podlasiu, kurde, nieźle tam, kurde, miejscami nasypało tego śniegu. Dobra, cyk. No i zapytacie się, czemu tak duża dawka, powiem wam od razu, że daję dużą dawkę, dlatego że to pójdzie w orkę, później wapno będę rozrzucać. Też właśnie trzeba już rozsiewać do wapna jakiś, kurde, wiecie, że tak powiem, rozsiewać do wapna jakiś trzeba będzie tutaj kombinować. Dobra, pyk. I hops do czwóreczki. Może teraz się uda fajne zdjęcie zrobić. No kurde, powiem wam, to jak co, ale zdjęcie to by się przydało fajne zrobić, nie? O, cyk. Kurwa, no zarabułę wyjebę. Tyle zdjęć bym narobił, żadne nie pasuje. Ale obornika to hałda jest, co? Lubicie akcję obornik? Możecie napisać w komentarzu. No może się i wysypuje długo z tej szufli, jak to mówią, albo łyżki, ale kurde, plus jest taki, że się weźmie dużo naraz. Dobra. Cyk. 18 minutka. No to jeszcze, powiem wam, podziałamy troszkę, bo to wszystko jest za mało. Jarek, na aparat naładuj, kurde, żeby miał co robić, ciągnik. No dobra, naładuję. Panie, czy go tak? Kurde, kocham wam nagrywać, naprawdę, filmy. Nawet sobie nie wyobrażacie, jaką to przyjemność sprawia mi, kurde, właśnie tak jeszcze takie piękne akcje, co nie, w farmingu. Niczym, kurde, jakieś polskie gospodarstwo, naprawdę, nie, no bo to fakt, seria, jest polskie gospodarstwo na osadzie, jakby nie było. Czekajcie, tylko się, kurde, kawy napiję. Tyk, wytem tego. Dobra, cyk. Kurde, łyk kawusi musi być. Właśnie chcę stąd odbierać, kurde, żeby, powiem wam, żeby później móc właśnie coraz dalej. No nie wiem, czy tego obornika starczy, powiem wam. Może zabrakować, nie, ale to tam już, kurde, nie będę w to brnął, kurde, gnojowicą się zateguję. Dobra. Kurde, na tył, żem nawalił. Dobra.
Teraz na przodek troszkę. No i co? Trzeci rozrzutnik, tak? Liczcie rozrzutniki, kochani. Mamy trzeci rozrzutnik, bo tak. Jeden rzem, kurczę, z gospy pełny wywiózł. Drugi rzem załadował i teraz trzeci, także no. Dobra, jadę, słuchajcie, w tamte miejsce, co mi brakło, więc już nie będę tutaj cudować. O, kurde, możecie napisać, czy fajny zestaw, czy wam się podoba taki, kurde, właśnie w stylu tego typu, nie? O. O, tak, kurde, tam zabrakło, w tamtą stronę jechałem, aha, czyli dobrze jadę. O, i cyk, GPS-a odpalamy. Mówię tutaj, kurde, to jest farming, więc tam pierdzielę te, kurde, gadanie, jak to mówię, graj realnie. Kurde, gdybym miał kierownicę, to bym grał realnie, nie? Ale tak to, wiecie, zaraz w tą machniesz i, kurde, no, tu bez przesady, są duże maszyny już. To nie rolnik w samotności, że tam naprawdę muszę się starać, nie? Także, no, tam to już wiadomo, nie? Bo, kurde, tam są, no, małe te klamoty. Wiecie co, ten róg tak mnie, kurde, boli, że ja go tutaj dorobię, o, w ten sposób. Tyk. No i dobra, może się, słuchajcie, przetniemy. Coś takiego. Także sobie, o, sobie się przetnę. Będzie i wam lepiej, myślę, i mi. O, screeny jakieś coś porobimy sobie dla widza. Także no, zobaczymy, ile tutaj, kurde, tego obornika naprawdę nam pójdzie. No, pamiętam, że jeszcze MZ-a żem woził tutaj, kurde, ale już czasy MZ-y się skończyły, kurde, co. Pozdrowienia dla Patryka ogółem całe te. Bo to on, kurde, mówił, że tego MZ-y to nie widział, bo on tak świszcze strasznie, nie? O, świszcze, świszcze, ale fajny jest, kurde. Także, no cóż, każdy woli co innego. Patryk woli Fendy, ja wolę Ursusy, dlatego robię ursusowe gospodarstwo tutaj, właśnie na osadzie, tak. Więc kurczę, no cóż, 22 minutkę mamy. No to jeszcze sobie powozimy, słuchajcie, bo kurde, powiem wam, czasu jest sporo. Trzeba też tej roboty troszkę zrobić, bo nie powiem, że później po odcinku to będę miał, kurde, powiem wam, kupę roboty. Kupę G i kupę roboty, o. Jarek, co ty mówisz? Taka prawda, mówię prawdę. Tak będzie, nie zmyślam. Dobra. O, no wiadomo, na dwa rozrzutniki, żeby, kurde, jeszcze jakiś pomocnik był. Były dwa rozrzutniki, no to wiadomo, że szybciej by było, nie? Ale może się doczekamy jeszcze akcji na dwa zestawy. Także to będzie o wiele szybciej szło. O, tak, dobra, tu, kurde, też zategujemy. Także no, pomału, pomału. Stan nawiezienia mamy na zielono, także kurde. Luks robota. Jarek, czemu nie szóstką nową, tylko starą? Powiem wam tak, no kurde, tutaj jeszcze ta szóstka nie jest stara, bo jest 7 motogodzin zaledwie. Więc jeszcze sobie da radę, a po drugie, no ona zapięta jest do pługu, tak? Kurde, już czeka na okę tutaj. Także nie będę już, po prostu się przepinał maszynami. I właśnie tutaj tą szóstką sobie działam, a tamta już czeka w gotowości, aż tylko, kurde, Jarek kino odpali i że tak powiem, zrobi robotę, nie? Spokojnie, kurde, jeszcze. Jak to się mówi, pokażę wam i tamtą szóstkę, nie ma lipy.
Nie ma lipy. Dobra, cyk. No i tak powiem wam, już pomału ten rozwój zaczyna mi wychodzić, kurczę, także fajnie, no w końcu coś ruszyć, w końcu coś tego, nie? Dobra. Czekajcie, muszę się, kurde, poprawić, bo jakoś, kurde, dziwnie siedzę. Dobra. Dobra, dobra, zatańcz tylko ze mną, rozpal zmysły me. Gdy będzie ciemno. Dobra, pyk. Może sobie troszkę przybliżymy kamerę. A powiem wam, czwarty rozrzutnik. I troszkę tego poszło towaru. Moja droga, ale wiocha, ty będziesz moja, a ja będę twój, więc pomóż rozrzucać gnój. Jarek, kurde, co ty śpiewasz? O Jezu. Kurde, trzeba, powiem wam trochę. Musi być wesoło na odcinku, nie? Kurna. Dobra. Czwarty rozrzutniczek. No to już 40 ton będzie, kurde. Alo, ile tego? Jajaj, dobra. Dobra, dobra. O, już mamy pełen, dobra, kurczę, także, no powiem wam, to hałda, Jarek, dużo obornika masz, starczy ci. No powiem wam, nie wiem, czy starczy, mówię, to ciężko stwierdzić. Czekajcie, mi tam brakło, nie, także ciśniemy w tamtą stronę. Ciśniemy w tamtą stronę, no, kurde, ciężko powiedzieć, czy starczy, nie, no. Zobaczymy, zobaczymy, czas pokaże, zobaczymy, na pewno czas pokaże. Pozdrowienie dla Zbycha, co mnie, kurde, szorta zrobił o mnie. Z tym czas pokaże. Pracownicy pytają się, czy będą zarabiać więcej niż 7 zł na godzinę w kombinacie Kiecz. A Zbychu oczywiście wkleił, kurde, z Zenka Martyniuka jąkającego się, czyli właśnie... Zobaczymy, na pewno, czas pokaże, na pewno, no. Także, kurde, Zbychu... pracownicy Kietrza zarabiają teraz 15 zł na godzinę. No, bo powiedzieli, że jest inflacja dwucyfrowa. Także, panie, kurde, wszystko jest w porządku tutaj. Dobra, no i 30 minutek mamy. No, kurde, jeszcze z 10 minut trzeba podziałać, powiem wam. No, nie chcę takiego długiego robić odcinka, ale tutaj... tutaj sytuacja tego wymaga. No i powiem wam tak, no kurde, jakaś tu część pola już będzie nawieziona, czyli kurde, nie jest tak źle, jakbym się tego spodziewał. Dobra. Nie jest tak źle, jakbym się tego spodziewał, także kurde, luks robota będzie.
Zatem ci kozę. Kurde, czekajcie, bo coś mnie tutaj kurwa nie chodzi. Dobra, kurde, już chodzi. Czasami tak jest, kurde, no ale mówię, fajnie, fajnie, że kurde, roboty tutaj troszkę się zrobiło. No, powiem wam, nie wiem, czy nie będę myślał, kurde, o filmie pod muzykę, kurde, jeszcze, bo my mamy tyle obornika, to bym jakieś ujęcia ponagrywał. I film pod muzykę, kurde, zrobił, nie? Dobra, także trzeba będzie może coś pomyśleć, kurde, kasfora ściągnąć tutaj do roboty. A kasfor chętny jest ze mną pracować, także fajnie, że kurde jest ekipa, której można zaufać i właśnie porobić dla was takie fajne akcje, kochani. O, właśnie jak ta na przykład. No, Unia Tytan, powiem wam, że fajny rozrzutnik, podoba mi się. Kurde, gdyby takie dwa były, to już, no, może i prawie całe pole byśmy zategowali. Żeby chłopaków ogarnął, to już w ogóle. Także, kurde, ciekawie może być. Dobra. Szóstki to nawet nie gaszę, bo kurde, powiem wam szczerze, że to załaduje, to wytrzęsę i zaraz trzeba znowu będzie działać, dobra. Piąty rozrzutnik, tak? Uż ty kurde. Piąty rozrzutnik, kochani, także no, troszkę roboty, żebym zrobił, nie? No kurde, myślałem, że mniej wywiozę. Myślałem, że słuchajcie, kurde, wywiozę nieco mniej, a tu patrzcie ile, kurde, tej roboty. No, także, kurde, fajnie, fajnie. No i zaraz pewnie ostatni ten rozrzutnik, powiem wam, wywiozę i już będziemy kończyć, bo patrzę, mamy 35 minutkę. No prawie, że 35. Także zaraz będziemy, słuchajcie, kończyć, kochani. No i mam nadzieję, że wam się akcja podobała, jeśli chodzi o wywóz sobornika tutaj. Także no mówię, to można uznać jako dwie części tak naprawdę, bo że tak powiem, bo no przecież tam kurde, żem na pryzmę wywiózł, to był króciutki chyba odcinek z tego co pamiętam. Oczywiście serdecznie zapraszam, no tam kurde 10 odcinków, 11, to kto nie widział od początku tego let's playa, to może sobie śmiało zobaczyć, co tam się kurde robiło, bo były ciekawe rzeczy. No, także Jarek zachęca. Oś kurde, i od razu pryzmę rozwaliłem. No nie wiem, czemu się to tak dziwnie nabiera. Oj, ta szóstka to kur... ta czwórka, powiem wam, to kurde pompa hydrauliczna będzie kaput. Takie życie jest, kurde, niestety. Maszyny muszą robić. Dobra, może czwórkę zgasimy, bo
kilka maszyn na raz odpalonych, to tam nie robota, dobra. I ciśniemy z piątym rozrzutnikiem. Także średnio nam 10 minut zajmuje załadunek i roztrząsanie, także o, cyk. Jak tam nawiezienie? No, zielony, piękny kolor, więc mi się to naprawdę podoba. Mamy 185 kg na hektar, więc już mówię, będzie naprawdę dokotowane. Więc no, ja to się naprawdę cieszę. Że fajnie, kurde, no mówię, lubię, jakbym tego nie lubił robić, to bym tego nie nagrywał, nie, ale zobaczcie, ja bez tak naprawdę nudzenia się potrafię 40 minut z wami pogawędzić, kurde, elegancko, poopowiadać różne tam rzeczy. To jest życie. To jest życie, tererirara. Tatara-tata, ty znajesz to mnie, papara-papa. Jarek, co ty za jakieś kurde wstrągnie piosenki śpiewa? Zarabana będziesz miał. No, tam. Co mam, Radio Chlew śpiewać? Kurde, Jarek, zaśpiewaj Radio Chlew. No już będzie, no. Ładuj no i ładuj no i ładuj no i wsio wykinty z chleba. Ładuj no i ładuj no i ładuj no. Oj Boże, kurde, to Radio Chlew to kiedyś się, kurde, powiem wam, słuchało. No u mnie to niedaleko było pojechać na koncert Radia Chlew, także no, wspomnienia powiem wam, mam, kurczę, troszkę. Troszkę na karku wiosen jest, także pamiętam, jak kurde w pewnym mieście grali właśnie Radio Chlew, nie będę mówił jakim. Kurde, to byli czasy. To byli czasy, żyć nie umierać. To teraz, kurde, to zaraz cenzura, to coś, kurde, powymyślają tam. Kiedy człowiek przy tym się bawił, a teraz powiem wam tak, wolałbym Radia Chlew posłuchać, niż kurde tego rapu, który jest oparty na wyzywaniu innych ludzi, od innych i w ogóle, nie? Także naprawdę, rap można słuchać, ale taki, kurde, naprawdę rap o życiu, nie? A nie o, kurde, o wyzywaniu się. Już wolę freestyle, kurde, czasami, nie? Co zrobisz? Takie życie, kurde, niestety, czas idzie do przodu, a nie do tyłu. Jak to mówią, weź bądź mądry i pisz wiersze, nie? Tak się, kurde, zdaje tylko. No i co, dojedziemy do końca, czy nie? Opa! Na styk, kurde. Dobra. Także, kurde, cóż, będziemy kończyć, słuchajcie, odcinek. Myślę, że na dzień dzisiejszy to będzie wszystko. Kurde, nie będę już tutaj następnego ładować. A więc ja się z wami żegnam. Życzę wam miłej niedzieli. Słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, subiko oraz komentarz. Dziękuję wam serdecznie, że oglądacie moje odcinki i serie, także serdeczne dzięki jeszcze raz. Siemaneczko, do następnego strzałeczka. Cześć!